witamy serdecznie i cieszymy się, że po przerwie wakacyjnej, jak słyszałam, niezwykle pracowitej oczywiście, jak zawsze, możemy się spotkać ponownie. Chciałabym oficjalnie Państwa w tej chwili poinformować, że Stowarzyszenie Solidarni 2010 uzyskało, właściwie wygrało konkurs, jeden z kilku konkursów rozpisanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Konkurs pod nazwą Pamięć i Perspektywa, Nowa Polityka Historyczna. I w ramach tego konkursu, jednym z filarów tego projektu, jest nasz cykl wykładów. Ministerstwo zainteresowało się czterema pierwszymi wykładami, które pan profesor był uprzejmy określić jako węzły polskiej pamięci. I kolejno Wolność, Odwaga, Unia i Bratni Spór. Będą to cztery spotkania w kolejne pierwsze wtorki każdego z miesięcy od września do grudnia włącznie wokół tego generalnego tematu. Mamy nadzieję na kontynuację zarówno wykładów, jak i zainteresowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych tą właśnie myślą przewodnią naszych spotkań. Chciałabym, proszę Państwa, powiedzieć, że cały projekt, muszę to oficjalnie oznajmić, ponieważ jest to jedna z istotnych informacji, jest współfinansowany właśnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i w ramach tego projektu dziać się będą trzy właściwie główne wydarzenia, cykl wykładów, które właśnie dzisiaj mamy zaszczyt powitać pana profesora i rozpocząć wraz z nim. Konferencja polonijna, która będzie miała miejsce 5 i 6 listopada, na którą rozpocznie także wykład inauguracyjny pana profesora Andrzeja Nowaka i spotkanie liderów Europy w drugi weekend listopada wokół portalu, który powstaje w tej chwili i tworzy się, Voice Free Europe, czyli Głos Wolnej Europy, nowy zupełnie projekt, także bardzo wzbudził duże zainteresowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Także te trzy elementy składają się na cały projekt, a dzisiaj rozpoczynamy jako pierwsi ze wszystkich tych właśnie koordynatorów i osób uczestniczących w organizacji. Rozpoczynamy tym dzisiejszym spotkaniem całe to wielkie wydarzenie, które mamy okazję i zaszczyt organizować. Bardzo serdecznie panie profesorze dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tego wydarzenia, że możemy zawsze na pana liczyć, czy jest to projekt współorganizowany, czy współfinansowany. Zawsze wiem, że sercem jest pan z nami i niezależnie od okoliczności. Także bardzo serdecznie za to dziękuję i zapraszam do rozpoczęcia. A Państwa serdecznie witam. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze raz witam serdecznie i nawiązując do tematu dzisiejszego spotkania, chciałem powiedzieć, że im więcej techniki, im więcej instytucji, tym więcej musimy wykazać prawdziwej wolności, żeby potwierdzić, że te spotkania są z wyboru, a nie dlatego, że ktoś je finansuje, że towarzyszy im bardzo ważna, ofiarna praca związana z przekazem technicznym poza tę salę. Ale gdybyście Państwo tutaj z własnej woli nie przyszli i gdybym ja z własnej woli nie przyszedł, to tych spotkań by nie było. Od tego wolnego wyboru zaczyna się nasze godne stowarzyszenie. A mówię o tym dlatego, że każdy z tematów, który pozwoliłem sobie zaproponować do tego cyklu ogólnie zaplanowanego przez Stowarzyszenie Solidarni 2010 i za to stowarzyszeniu jestem ogromnie wdzięczny za tę inicjatywę, że całość tych tematów w moim przekonaniu pozwala spojrzeć na dzieje Polski w przekroju tego, z czego powinniśmy być w nich najbardziej dumni i co jednocześnie jest dla nas bardzo ważnym i aktualnym przedmiotem do refleksji, bo historia nie składa się tylko z tego, z czego dumni jesteśmy, ale także z tego, co skłania nas do zastanowienia nad tym, czy w dobrym kierunku idziemy, czy powinniśmy naśladować w każdym geście, posunięciu naszych przodków, czy coś skorygować. To jest właśnie przedmiot refleksji historycznej, w której przegląda się wspólnota trwająca w dziejach. Wolność
odwaga, unia i spór bratni, myślę, mogą wprowadzić w ten trochę inaczej ułożony niż do tej pory przegląd naszych dziejów. Starałem się przygotować do tego dzisiejszego spotkania w taki sposób, byście Państwo może nie nudzili się specjalnie. Dlatego przygotowałem troszkę cytatów, w tym niektóre naprawdę zabawne, zwłaszcza pierwszy, od którego właśnie za chwileczkę zacznę. Ale w istocie nie chodzi o zabawę tylko, ale o właśnie ów poważny namysł nad lekcją naszej historii. Wolność jest tym, z czym kojarzymy polskie zmagania z dziejowym losem. Wolność wewnętrzną, o którą zmagały się pokolenia Polaków, i wolność w stosunkach z sąsiadami, którzy tę wolność nierzadko Polsce próbowali zabrać, czasem ze skutkiem. Pytanie wtedy najbardziej dramatyczne, na ile zagrożenie wolności zewnętrznej, czyli niepodległości, wiąże się z doświadczeniem naszej wewnętrznej wolności. Czy nasza wolność wewnętrzna nie jest winowajczynią zniewolenia zewnętrznego, utraty niepodległości? Zmagamy się z tym pytaniem właściwie dopiero od 250 lat, można tak powiedzieć, dopiero, no bo historia Polski trwa lat 1050, ale od 250 lat wraca to pytanie o granicę wolności rozumnej, która nie zagrażałaby naszej zbiorowej niepodległości. I dzisiaj poniekąd przewrotnie postaram się odejść od tego schematu, który narzuca nam doświadczenie ostatnich 250 lat, bo ono zafałszowuje obraz całej polskiej historii. Powoduje, że widzimy ją w sposób, powiedziałbym, pomniejszający jej godność, jej wielkość, tak jakby cała polska historia była przygotowaniem do rozbiorów, do upadku, do zagrożenia niepodległości, i jakby tylko tej treści trzeba było szukać w tym, co działo się przed rozbiorami. Tak jak współcześnie także wielu historyków, jeszcze więcej publicystów, a jeszcze więcej ślepych propagandystów, którzy nawet na miano publicysty nie zasługują, próbuje redukować historię Polski, całą jej treść, do poszukiwania odpowiedzi na jedno pytanie. Jak Polacy przygotowali się do Holokaustu, prawda? Do tego zła szuka się w naszej historii, zła, które polska wspólnota wyrządziła innym. To także jest niemądre, nazwijmy to najdelikatniej, uproszczenie. Otóż dziś chcę zająć się tematyką wolności w naszej historii, tej wolności zakorzenionej przede wszystkim w doświadczeniu I Rzeczpospolitej, doświadczeniu, które wciąż do nas wraca, przytłumione przez to echo, czasem przesadnej, czasem niemądrej, a czasem pełnej troski, krytyki. Ale dzisiaj chciałem właśnie przez to echo krytyki przebić się do rdzenia polskiej wolności. Zanim jednakże to uczynimy, spójrzmy na to, jak patrzy na polską wolność elita, duża część polskiej elity od połowy XVIII wieku. Nikt chyba zabawniej i w sposób bardziej utalentowany literacko tego nie uczynił niż król Stanisław August Poniatowski, którego pamiętniki, pozwólcie Państwo, że wyjątkowo szeroko teraz zacytuję, to najdłuższy cytat z dzisiaj przygotowanych, ale myślę, że będą się Państwo dobrze bawili. Król Stanisław August pisał swoje pamiętniki w języku francuskim. Ukazało się niedawno, 2 lata temu, obszerny wybór z tych kilkutomowych pamiętników, znakomicie przetłumaczony, i bardzo Państwu polecam tę niezwykle ważną lekturę dla poznania polskiej historii. Ale tu chcę zwrócić uwagę na fragment, w którym Stanisław August opisuje początki swojej kariery politycznej, kiedy jako młody magnat, no, musiał zacząć tę karierę od wejścia do Sejmu. Wtedy takie dziecko magnackie, no, już w wieku lat 18, 19, 20 mogło posłować na Sejm, ale najpierw musiało zostać wybrane. Nie dało się wsadzić do Sejmu nawet najbardziej ustosunkowanego młodego kawalera. Trzeba było przejść przez procedurę wyborczą, procedurę wolności sarmackiej. I ta procedura zostawiła na Stanisławie Auguście Poniatowskim
właśnie wychowanym w salonie, już zapatrzonym na wzorce zachodnie, francuskie przede wszystkim, zostawiła niezatarte, można powiedzieć, wrażenie horroru. Ta polska wolność, którą poznał, była dla niego czymś strasznym. Posłuchajmy, jak strasznym. Ojciec mój miał w ziemi łomżyńskiej przyjaciela nazwiskiem Glinka, który pisarzem był wtedy tego powiatu. Był to człowiek nader biegły we wszelakich sejmikowych manewrach i bardzo po swojemu sprytny. Do niego więc mnie posłano, jemu mnie powierzono i władzy jego poddano, abym został posłem. W tamtych czasach, chodzi o lata 50. XVIII wieku, okres panowania Augusta III Sasa, starania o ową funkcję przynosiły w istocie więcej utrapienia niż zaszczytu. Z góry wiedziano, że żaden sejm się nie utrzyma, że król w ogóle się o to nie troszczy, a jeszcze mniej jego faworyt. Większość ministrów polskich też niewiele, a gdyby nawet wszyscy z całej duszy tego pragnęli, to i tak rzecz była omalże niemożliwą, a to za sprawą mocarstw ościennych, które by się postarały, aby nie dopuścić do tego, niesłychane przy tym znajdując ułatwienie w zgubnym i niedorzecznym liberum veto. Tymczasem, aby dojść do tego nędznego posłowania, trzeba było co 2 lata nadskakiwać kilkusetkom ludzi, którzy choć z urodzenia mieli prawo zwać się szlachtą ziemską takiego czy innego powiatu, to w połowie ledwie czytać umieli, a z tych większość na służbie była w domach magnatów, co się o głosy ubiegali dla siebie albo swoich synów. Trzeba było przed sejmikiem przez kilka dni z rzędu od rana do wieczora rezonować z ową ciżbą, bredniami ich się delektować, udawać zachwycenie płaskimi konceptami, a do tego obejmować ich ciągle, brudnych i zawszonych, a dla odświeżenia z 10 czy 12 razy na dzień konferować z grubymi rybami w powiecie, to znaczy wysłuchiwać w największej tajemnicy drobnych szczegółów tutejszych ich kłótni, mając wzgląd na wzajemne zawiści, wdawać się w ich promocje do powiatowych urzędów i układać się z nimi, ile i któremu z wielce szlachetnych urodzonych wyborców dać trzeba gotówki, a do tego jadać z nimi śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje przy stołach równie brudnych, co źle obsłużonych. A wszystko po to, aby nader często zobaczyć, jak owoc twych pokłonów, wydatków i całej twej cierpliwości unicestwiony bywa w jednej chwili przez jakiegoś pyskacza na żołdzie twego wroga, albo i zły humor osobistości tutejszej, która nierzadko zarówno ciebie, jak też i sejmik cały czyniła ofiarą urazy swej do kogoś, kto cię tam popierał, lub do któregoś z powiatowych dygnitarzy. Pan Glinka przyjął mnie w swoim domu z największymi oznakami radości i uszanowania, co dnia rano i wieczorem powtarzając, że ma się za najszczęśliwszego z ludzi, posiadając w osobie mojej bezcenny klejnot, który powiat łomżyński winien jeszcze uświetnić najcenniejszą oprawą godności poselskiej, aby w przyszłym sejmie oświecał Sarmacyi i horyzont cały. Na takie to frazesy odpowiadać musiałem w podobnym stylu ze 200 albo i 300 razy przez te 8 dni, kiedy pan Glinka gościł mnie w swoim domu lub też woził po powiecie od dworu do dworu, aby przyrzeczenie głosów odebrać od wszystkich wyborców. Zostałem wreszcie posłem unanimi voto, czyli jednogłośnie, a wraz ze mną tamtejszy starosta nazwiskiem Przyjemski, po czym Glinka zawiózł mnie do domu starosty, a dzień ten okazał się ze wszystkich najcięższy. Wiekowy gospodarz domu, dotknięty podagrą i unieruchomiony, po to tylko żył jeszcze, aby pić. Żona jego obiektem była zapałów miłosnych pana Glinki, który sam wdowcem będąc spodziewał się, że i ona wkrótce owdowieje. W oczekiwaniu umieścił przy niej córkę swą z pierwszego małżeństwa, pannę lat 18, tłustą i bladą, istną Kunegundę, która nawiasem mówiąc w gorący dzień sierpniowy ustroiła się w piękny czarny aksamin z pluszową podpinką. Glinka zaproponował bal obu paniom, które wraz z nim i ze mną złożyły jednego kadryla, a stary mąż przedstawiał publiczność. Miejscem tańców był rodzaj drewnianego portyku, kwadrat oboku na stóp 12, na 4 wsparty palach i z na wpół przegniłą podłogą, gdzie rodzina przychodziła pooddychać świeżym powietrzem. Starosta usadowił się w rogu, drugi zajęły jedyne rozstrojone skrzypce, a Glinka i ja, służąc damom na przemian, tańcowaliśmy od 6 po południu do 6 rano. Po każdym tańcu Glinka wychylał do ostatniej kropli kielich, który wznosił ku zgrzybiałemu staroście, a ów ochotnie mu towarzyszył, niezmiennie me zdrowie
wznosząc, na co ja niepijącym będąc tym niższymi odpowiadać musiałem pokłonami. I gdybym na własne oczy tego nie oglądał, nigdy bym temu wiary nie dał. Wskazówka przeszła wokół cyferblatu, a Glinka nie przestawał tańczyć i popijać. Trzy razy przy tym redukował ubranie swoje, zawsze przepraszając mnie najpokorniej. No i sam pierw pas odwiązał, potem kontusz zdjął, a nareszcie i żupan, czy może kamizelę. Na koniec do koszuli obszernych polskich spodni i głowy wygolonej przywdział na się peniuar pani domu, przyklaskującej sercu jej miłym konceptom. O 6 rano poprosiłem o łaskę, ale ledwie otrzymał pozwolenie, by się do osobnego udać pokoju, gdzie czas tylko miałem, aby koszulę zmienić, gdy pani domu z moim przewodnikiem oraz córką jego znów mnie tam napadli. Niemal na kolana się rzuciłem, błagając, by mi odetchnąć dali. I z wielką biedą otrzymałem pozwolenie, bym do Warszawy po obiedzie mógł wyruszyć. Taki to obraz posłowania utrwalił w swoich pamiętnikach król Stanisław August Poniatowski, który podjął ze współtowarzyszami dzieło naprawy tego systemu. Ale zanim dojdziemy do Konstytucji Majowej i zastanowimy się nad jej treścią, warto zatrzymać się na chwilę nad tym obrazem naszkicowanym przez króla Stasia, by zobaczyć, jakie niebezpieczeństwa w takim stosunku do wolności, jaki ujawnia tutaj Stanisław August, znaleźć można. Bo przecież bije stąd pogarda dla wolności małych ludzi, którzy chcą żyć swoim samorządem. Te małe sprawy, którymi ci ludzie żyją, to nie jest dla wielkiego człowieka z Warszawy. Przepraszam, nie chodzi mi o warszawiaków, tylko chodzi mi o ten punkt widzenia kogoś, kto uważa się za przedstawiciela elity i kogo te drobne sprawy powiatowe nie interesują. Uważa je za zawszone, brudne, niedouczone. Pamiętajmy, jednym z dzieł Konstytucji 3 maja było zabranie prawa głosu nieposesjonatom. Tylko człowiek bogaty może mieć prawo głosu, może mieć prawo do wolności. Konstytucja majowa była z gruntu niedemokratyczna, to trzeba sobie przypomnieć. W szkole nam o tym nie mówią, ale taka była prawda. Możemy znaleźć różne bardzo poważne racje, które uzasadniają takie ograniczenie wolności dla tych, którzy wolność lepiej rozumieją. Ale kto decyduje o tym, kto lepiej wolność rozumie? Czy pan Glinka, czy król Stanisław August Poniatowski? Bardzo trudna odpowiedź na to pytanie. Myślę, że będzie czas zastanowić się nad tym pytaniem w trakcie naszego drugiego spotkania, kiedy będziemy mówili o odwadze. Tu niejako wprowadzając w to następne spotkanie, oczywiście za chwilę wracamy do dzisiejszego głównego wątku, chcę przypomnieć, jak na obchodach pierwszej rocznicy Konstytucji 3 maja wystawiono sztukę Juliana Ursyna Niemcewicza Kazimierz Wielki, pierwszy właściwie taki dramat historyczny w polskiej literaturze. Na premierze był obecny król i kiedy sławiono tam właśnie Kazimierza Wielkiego i jego dzieło prawodawcze słowami „stanę na czele poczciwych Polaków i albo trupem padnę, albo zostawię Polskę niepodległą, świetną i poważną”, mówił aktor odgrywający rolę Kazimierza Wielkiego, na co wychylił się z loży król Stanisław August i powiedział: „stanę i wystawię się”. No i 10 tygodni później wystawił się do Targowicy, prawda? A więc te dalsze losy pozwalają postawić pytanie, czy rzeczywiście lepszy dla wolności był ktoś, kto rozumiał ją na pewno głębiej niż ów poczciwiec Glinka, czy ten, kto jak Glinka, nie sięgając może salonów francuskich, był gotów jej bronić w 1792 w wojnie z Rosją, czy w 1794 w Konfederacji, czy też raczej w powstaniu, w insurekcji kościuszkowskiej. Ale te pytania, które na razie tylko zawieszamy jakby w próżni, prowadzą mnie w tym momencie opowieści o polskiej wolności
do zarysowania tła czy kontekstu interpretacyjnego, w którym najczęściej tę wolność pierwszej Rzeczpospolitej postrzegamy. Gdybyśmy najkrócej mieli przywołać to tło, to moglibyśmy przypomnieć słowa premiera Tadeusza Mazowieckiego, polskie piekło. Premier mówił o polskich tradycjach parlamentarnych w ten sposób, że no, właściwie to jest tylko anarchia, wieczne kłótnie, swary, które nie dają mądremu człowiekowi poprowadzić tej ciżby ludzkiej, właśnie tych brudnych, zawszonych, którzy źle głosują, do lepszego świata. To było doświadczenie właśnie przefiltrowane przez epokę rozbiorów, epokę zgięcia karków polskich pod obcą władzą. Zgięcia do przekonania, że przecież u nas nic dobrego powstać nie mogło, skoro upadliśmy i skoro to inni rządzą nam. I tak dochodzimy do pewnego stereotypu, który najkrócej wyraża pewien cytat, krótki tym razem, który także sobie pozwolę przytoczyć, z Leszka Kołakowskiego, artykułu opublikowanego w paryskiej Kulturze w 1975 roku. Mówił, a raczej pisał tak. Mieliśmy renesans swój, skromny może, ale piękny, polsko-kosmopolityczny. Mieliśmy potem na przykład Arian polskich, Europejczyków, racjonalistów, erudytów, ale z patriotyzmem u nich nie tęgo było. A po drugiej stronie podbipiętów walecznych, litewskich ćwoków, poczciwych, a ciemnych. Tak się polskość jakoś z ciemnotą spoiła i wiek minął z okładem, nim coś się poprawiać zaczęło. A wtedy późno było. A więc polskość, ciemnota, to skojarzenie tej wolności z ciemnotą, z jakimś niedorozwojem, z anarchią, która samej siebie nie rozumie, ciąży bardzo nad naszymi podręcznikowymi, nie tylko z podręczników historii, ale także podręczników do polskiego, powiedziałbym, skrótowymi wizjami polskiej tożsamości kulturowej. No to jest przecież sarmatyzm Franciszka Zabłockiego, to są dzieje Polski, Szkoły Krakowskiej, Michała Bobrzyńskiego przede wszystkim, dzieje głupoty w Polsce, Aleksandra Bocheńskiego, Transatlantyk Gombrowicza, aż po Kordiana i Hama Kruczkowskiego. Można by tak wymieniać aż po wiele współczesnych dzieł jeszcze niższego lotu niż te ostatnie przeze mnie wymienione, które powielają ten stereotyp polskiego piekła, polskiej anarchii, która nie zasługuje na nic innego, jak na wzruszenie ramion dla swojej ciemnoty. Tymczasem, jak zwraca uwagę edytor pism jednego z najważniejszych obrońców tej wolności szlacheckiej, Andrzeja Maksymiliana Fredry, edytor, którym jest, zdziwicie się Państwo, jeden z najwybitniejszych historyków filozofii w Polsce, znawca amerykańskiej myśli konserwatywnego południa i jednocześnie właśnie polskiej myśli klasycznej, jest obecnie wojewodą łódzkim, profesor Zbigniew Rau, zauważył we wstępie do dwóch wydanych już tomów, opasłych tomów pism Andrzeja Maksymiliana Fredry, o którym jeszcze za chwilę będę mówił, że w istocie to, co najwyraźniej widać w kontraście między tymi, którzy bronili tej sarmackiej wolności i tymi, którzy ją atakowali później z perspektywy XVIII, XIX, XX, XXI wieku, jest to, że ci pierwsi praktykowali ją z dumą w przekonaniu, że żyją w mocarstwie, które jest suwerenne i które w związku z tym przez kilka wieków skutecznie broniąc swojej niepodległości i żyjąc w wolności większej niż którekolwiek z innych państw w Europie, nie potrzebuje oglądać się za opinią obcych salonów. Przeciwnie, na równych prawach może podjąć z tymi opiniami polemikę. Pamiętajmy, że obrońcy szlacheckiej złotej wolności pisali wszyscy po łacinie i publikowali swoje łacińskie traktaty nie w Warszawie czy Krakowie, ale w Amsterdamie, Wenecji, a nawet w Anglii, o ile cenzura angielska na to pozwoliła, cenzura absolutystyczna. A więc w istocie polski udział w debacie politycznej europejskiej był na pewno dużo większy w czasach sarmackich niż w XXI wieku. Takie są fakty. Więcej czytany był w Europie Andrzej Maksymilian Fredro
niż którykolwiek z dzisiejszych filozofów politycznych polskich. Nie wymieniam jednego pułkownika Baumana, bo jego przypadek jest tutaj odrębny. Otóż to właśnie stwierdzenie, które formułuje profesor Rau we wstępie do edycji Andrzeja Maksymiliana Fredry, pokazuje dwie bardzo ważne cechy współkształtujące poczucie wolności. Trzeba być wolnym od niewoli opinii innych. Oczywiście dobrze jest zwracać uwagę na to, czy dobrze postępujemy, ale niekoniecznie oglądanie się na zewnętrzny wobec naszych wartości salon może być dobrym tutaj przewodnikiem. Kompleks obcej opinii, którą uważamy za lepszą, wyższą, mądrzejszą, ukształtowaną wobec naszej rzeczywistości według lepszych wzorów, przynosi właśnie to poczucie, że to, co myśmy wytworzyli, jest niepełnowartościowe, słabe. A więc trzeba zdobyć się na niezależność własnej opinii, na wolność wobec tego, co mówią o nas inni. Ale oczywiście nie byłaby możliwa taka wolność, albo byłaby śmieszna, po prostu groteskowa, gdyby nie realna suwerenność, którą przez kilka wieków pierwsza Rzeczpospolita się cieszyła. Prawdziwy sukces, nie tylko mierny w słowach wypowiedzianych czy wydrukowanych, ale sukces mierzony skalą tego przedsięwzięcia politycznego największego państwa w Europie. Prowadzi to do pewnej maksymy łacińskiej, którą ulubili sobie Anglicy, a my trochę ją zaniedbaliśmy, nie pamiętamy o tym i często przeciwstawiamy te dwa pojęcia. Ex imperio libertas. Z imperium płynie wolność. Trzeba najpierw mieć zdolność rozkazywania. Komu? No najpierw sobie samemu. Kiedy inni nam rozkazują, mówią nam, krzywy, garbaty jesteś, prawda, masz w worku tylko polskie piekło, które ci rodzice zostawili, to nie jesteś wtedy wolny. Kiedy jednocześnie masz tę władzę nad sobą, imperium, bo to jest źródło słowa łacińskiego, władza rozkazywania, więc kiedy masz imperium nad samym sobą, musisz obronić je w większej przestrzeni wspólnotowej tak, ażebyś wśród sobie podobnych i sobie równych także mógł tą wolnością rozkazywania sobie samym, czyli samorządnością, cieszyć się. To jest drugi etap tej wolności. I trzeci etap tego imperium, z którego płynie libertas, wolność, to jest wolność całego państwa wśród innych. Siła tego państwa. Zachwianie tej równowagi między imperium a libertas rzeczywiście prowadzi w wieku XVIII do tragedii, do upadku niepodległości polskiej. Od tych wstępnych uwag poczynając, spróbuję przejść teraz najkrócej historię najważniejszych wydarzeń kształtujących polską wolność, tę polską specyfikę wolności. Poczyna się ona najpierw w głowie. Tutaj trzeba odrzucić schemat materialistyczny, marksistowski, zgodnie z którym wszystko zaczyna się od materii. W przypadku historii polskiej wolności wszystko zaczyna się od ducha, na pewno. Od tego autora, którego zawsze z przyjemnością przywołuję i z poczuciem obowiązku, że to najważniejszy w polskich dziejach autor, oczywiście od mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem. Nie będę zatrzymywał się przy nim dłużej, bo już parokrotnie o nim tutaj mówiłem, ale przypomnę, że inaczej niż anonim zwany Galem, piszący po nim 100 lat, mistrz Wincenty, pierwszy polski pisarz, wyprowadza historię Polski nie jako dzieje dynastii. Najważniejsza nie jest dynastia piastowska. Najważniejsze jest połączenie tej bajecznej historii wymyślonej przez mistrza Wincentego, władcy, króla mitycznego, Kraka, z jego ludem przez umowę, układ. Krak zostaje wybrany przez
wspólnotę wolnych, jeżeli można tak powiedzieć, obywateli, a tego pojęcia bardzo mistrz Wincenty lubi używać, i wiąże się z nimi umową, którą nazywamy prawem. Prawem, które obowiązuje nie ich tylko, poddanych, ale obowiązuje także jego. To jest konstrukcja intelektualna, wywiedziona ze studiów prawdopodobnych, choć nie w 100% udowodnionych, mistrza Wincentego w Bolonii i w Paryżu, a w każdym razie z kontaktów ze środowiskami intelektualnymi w tych dwóch uczelniach najstarszych w Europie, które sięgały poprzez swoje studia klasycznej myśli starożytnej, Arystotelesa i Cycerona przede wszystkim, tych dwóch klasyków republikanizmu starożytnego. Mistrz Wincenty wymyślił pewną konstrukcję dla Polski. Ona nie odpowiadała rzeczywistości. Rzeczywistość była inna. Książę był wszystkim. Książę był właścicielem wszystkiego i książę nie był związany żadnym prawem. To książę był prawem. Żadnego prawa poza księciem i prawem zwyczajowym, niepisanym, nie było. Ale już przesuwała się jakby dynamika procesów społecznych i politycznych w Polsce końca XII wieku w stronę zderzenia z tą patrimonialną, czyli ojcowską taką władnością księcia nad wszystkim, co na jego ziemi się znajdowało, włącznie z ludźmi, a dążeniami elity możnowładczej do zdobycia pierwszego etapu wolności społecznej. Wolności dla grupy wybranych, bo tak się ta wolność w Polsce rozwijała. Jeden człowiek w państwie nie może być wolny. Król nie jest wolny, jeżeli jest absolutnym władcą, bo wolność możemy realizować tylko w stosunkach z innymi wolnymi ludźmi. Król mógł być wolny tylko w stosunkach z innymi władcami, jeżeli nie miał pod sobą, obok siebie, obywateli wolnych, był tylko wobec nich samowładny, a nie wolny. Wolność można praktykować tylko z innymi wolnymi ludźmi. Otóż ta wolność praktykowana między wolnymi zaczyna się od wąskiej grupy, tych, którzy chcą ją dla siebie zawarować, od grupy możnowładczej, która stopniowo się poszerza na całe rycerstwo, na biorące w tym procesie udział mieszczaństwo, ale na trochę innych zasadach, za chwileczkę parę słów o tym powiem, najpóźniej niestety i najdłużej na najliczniejszą warstwę chłopską. Ale i do niej ten ideał wolności szlacheckiej przecież dojdzie, choć po 9 z górą wiekach polskiej historii dopiero. Otóż moment drugi, na który chciałem zwrócić uwagę, po tych narodzinach intelektualnych koncepcji wolności, koncepcji, którą określa wizja mistrza Wincentego, monarchii rządzonej prawem stanowionym przez prawowitych władców wybranych przez społeczeństwo, tym drugim momentem już nie intelektualnej tylko, ale praktycznej wolności stają się czasy Kazimierza Wielkiego. Nie dlatego, żeby ten władca, o którego panowaniu w tej chwili pisze tom trzeci Dziejów Polski, więc jakby no żyje, że tak powiem, pamięcią, źródłami, opracowaniami dotyczącymi tej epoki. Nie dlatego, żeby ten władca szczególnie sprzyjał polskiej wolności. Nie, to była gra, czy raczej innego słowa tutaj należałoby użyć, bo stawka była nie taka jak w grze, ale jak w bardzo poważnej, no jeżeli można tak powiedzieć, pracy na rzecz dobra wspólnego, które wykluwało się w relacjach między władcą a poddanymi. Jak się wykluwało? W takich okolicznościach, które umożliwiła bezdzietność, a raczej bezpotomność w sensie legalnym Kazimierza, to znaczy brak męskiego dziedzica. Nie było już następnego naturalnego pana, jak się wtedy mówiło, królestwa. Kogoś, kto mógłby powiedzieć, należy mi się to wszystko, cała ta własność, jesteście moi. Bo byliście mojego ojca, to było jego dziada, to wszystko jest moje. Kazimierz nie miał syna legalnego, bo nielegalnych miał wielu. I to, że następny kandydat musiał zyskać jakieś potwierdzenie tego, że po śmierci Kazimierza uznają go mieszkańcy,
otwiera przestrzeń wolności, przestrzeń szybko zagospodarowywaną przez nowych władców, przepraszam, przez mieszkańców królestwa pod nowymi władcami. Ten proces zaczyna się jednakże jeszcze wcześniej. Dosłownie to jest odległość kilku lat, kiedy kilka bardzo ważnych wydarzeń otwiera historię praktycznej polskiej wolności. Najpierw przychodzi pierwsza polska konfederacja. 4 dni temu minęła 664. rocznica zawiązania tej konfederacji, 2 września. To była konfederacja przez Wielkopolskie Rycerstwo zawiązana pod przewodem Maćka Borkowica. Może niektórzy z Państwa słyszeli to imię, choć rzadko się ono pojawia i na ogół w negatywnym kontekście, jako warchoła, który no właśnie rozpoczyna tę niechlubną historię polskich konfederacji, które prowadzą do anarchii, które są czymś złym, czymś wstydliwym. Konstytucja 3 maja zlikwidowała konfederację właśnie jako element zły dziedzictwa polskiego. To bardzo fałszywe spojrzenie zarówno na historię Konfederacji, jak i w szczególności na historię tej pierwszej Konfederacji Maćka Borkowica. Otóż została ona zawiązana w 1352 roku, żeby bronić rycerstwo wielkopolskie przed nadużyciami władzy państwowej, które polegały na tym, na czym zazwyczaj nadużycia władzy państwowej polegają. Na nieprawnym albo naruszającym prawo, albo przekraczającym prawo zwyczajowe, bo jeszcze spisanego nie było. Zagarnianiu majątku własności poddanych. Otóż w toku dziejów poszczególni rycerze uzyskiwali indywidualne nadania, przywileje. Rycerze, klasztory, duchowni i chcieli trzymać to, co tymi przywilejami dali im poprzedni książęta. Kazimierz próbował odbierać to, na co nie było papierów, na co trudno było wylegitymować, czasem słusznie, ale często niesłusznie, zagarniając majątki prywatnych właścicieli, można tak powiedzieć, w Wielkopolsce. I przeciwko temu zawiązała się owa konfederacja następującymi słowami. Niechaj wiedzą wszyscy współcześni i potomni, do których wiadomości akt ten dojdzie, że my, Maciej, wojewoda i Przecław, kasztelan poznańscy, tu następują kolejne imiona, ze wspólną zgodą i jedną wolą, bez myśli o jakimkolwiek występku lub podstępie, przyrzekamy statecznie i ślubujemy niniejszym zachować między sobą na zawsze niezłomnie i niewzruszenie wzajemną miłość i szczere braterstwo, pomagać sobie jednomyślnie przeciw każdemu, z wyjątkiem króla Pana naszego. Żaden z nas nie opuści drugiego w żadnym wypadku, ale bronić się będziemy wzajemnie. Mieczem, ważeniem życia, majątku i pozostaniemy w braterskiej miłości. I tu cel Konfederacji. Gdyby któryś z nas z pominięciem form prawnych miał być ciążony, to jest formuła łacińska impignatio, czyli właśnie zajmowanie majątku, bezprawne zajmowanie majątku. Wtedy mamy prosić naprzód króla i pana naszego lub pana starostę, który wówczas będzie, aby go od ciążenia uwolnił. Gdyby zaś przez prośbę nic nie zdołali uzyskać, wtedy ciążonemu mamy szkodę z ciążenia pochodzącą w całości wynagrodzić. Tyle. A więc taka samopomoc, samoorganizacja. Zajmą ci bezprawnie majątek, to nie rozpoczniemy rebelii, tylko no, pokryjemy ci jakoś te koszty. Wzajemnie będziemy sobie pomagać, żeby nie zniszczyć jednego z nas, żeby władza państwowa nie zniszczyła swoją samowolą jednego z nas. Ten początek konfederacji, w której wzięło udział blisko 100 rycerzy z 17 rodów szlacheckich, był widocznie zagrożeniem dla Kazimierza, bo ten niezwykle umiejętnie potrafił się rozprawić z tą rodzącą się opozycją. Pozyskał wszystkich poza przywódcą, którego odizolował, kiedy ten przyjechał do Kazimierza, do Kalisza, zapewne starając się przekonać do swoich racji, został wtrącony, to już kilka lat później, do lochu w zamku Olsztyn pod Częstochową, gdzie 40 dni trzymany był o wiązce siana i kubku wody, co oczywiście musiało skończyć się no, niezwykle męczeńską śmiercią głodową.
było to przedstawione przez kronikarzy ówczesnych jako efekt właśnie anarchii, którą podjął sam Maćko, czy Maciek Borkowic, i w takim kontekście tę konfederację utrwaliła historiografia XIX-XX wieku także. Ale współcześnie historycy prawa zwracają uwagę na to, że bez tej konfederacji nie nastąpiłby jeden z najważniejszych aktów całego panowania Kazimierza Wielkiego, jeden z najważniejszych w naszej historii, spisanie prawa, wydanie praw. Zanim jednakże, że to była odpowiedź na te żądania rycerstwa wielkopolskiego, żeby nielegalnie nie zabierać im majątku, no to ustalmy, co jest legalne, ustalmy prawo. Zanim jednakże do tego doszło, zanim później, 70 lat później, na Sejmie Obozowym pod Czerwińskiem w 1422 roku wywalczy rycerstwo już w czasach Władysława Jagieły taką formalną zasadę, prawo, że król nie będzie konfiskował mienia prywatnego bez ważnego wyroku sądowego i że będzie sądził tylko według prawa pisanego i że nikt nie będzie łączył w jednej osobie funkcji sędziego i starosty, czyli urzędnika administracyjnego. Zanim to nastąpiło, właśnie pojawiła się ta przestrzeń wolności dana przez przypadek dziejowy, że następca uznany przez Kazimierza, Ludwik Węgierski, musiał zapłacić jakimiś ustępstwami wobec przedstawicieli rycerstwa polskiego, a potem także mieszczaństwa, zapłacić obietnicą generalnego przywileju dla wszystkich, nie indywidualnego dla pana X, Y i Z, tylko dla całej warstwy szlacheckiej i dla całego duchowieństwa, a w Nowym Sączu zostało to powtórzone dla mieszczaństwa także. Ten akt pierwszy miał miejsce w Budzie w styczniu 1355 roku. Akt, w którym w zamian za uznanie następstwa Ludwika Węgierskiego przedstawiciele małopolskiej elity możnowładczej na czele z Janem Tarnowskim uznali, znaczy w zamian za uznanie następstwa Ludwika Węgierskiego na tron Polski otrzymali formalne zobowiązanie przyszłego króla, iż ten uzna wszystkie dotychczasowe prawa i wolności polskie, a także, że nie będzie korzystał z usług rycerstwa polskiego poza ziemiami polskimi, a więc nie potraktuje Polaków jak najemników. I szczególnie ważna obietnica, że urzędy na terenie Królestwa Polskiego będą obsadzane tylko przez tutejszych, przez Polaków z poszczególnych ziem. Ta obietnica z 1355 roku, mniej więcej w tym samym czasie, bo nie jest dokładnie ustalona data wydarzenia, o którym teraz chcę powiedzieć, zbiega się z wydaniem przez króla statutów wielkopolskich. Statutów, którym za chwilę towarzyszyły następne statuty wiślickie dla Małopolski. Te dwie ziemie polskie miały odrębne kodeksy prawne, ale sam fakt wydania kodeksu prawnego spisanego był ogromnym krokiem naprzód dla ukształtowania świadomości tego, że wolność wymaga podstawy prawnej, wymaga odwołania się do czegoś, co łączy wszystkich, co zabezpiecza tę wolność przed samowolą. I nikt bardziej elokwentnie nie uzasadnił potrzeby wprowadzania tego prawa, niż Jan Długosz taką argumentację przydając królowi Kazimierzowi przy wprowadzeniu statutu wielkopolskiego. Mniej więcej między 1352, Konfederacja Maćka Borkowica, a 1358 rokiem. Pisze tak Długosz. Król zdawał sobie sprawę, a różnorodne doświadczenia od wczesnej młodości nauczyły go, że sądy polskie pełne są różnego rodzaju oszczerstw, wyszukanych oszustw i fałszerstw. Pewnie dzisiaj by to nie przeszło w Gazecie Wyborczej, taki cytat, no ale to Długosz. Wiedział, że wskutek oszustw i oszczerstw cierpią dotkliwie niemożni i winowajcy,
ale ludzie ubodzy i niskiego pochodzenia, i to w słusznej sprawie. Wskutek odwołań pokrzywdzonych Trybunał Książęcy lub Królewski był obciążony z powodu napływu wielkiej liczby apelacji, z których musieli rezygnować, nawet jeżeli mieli słuszność, ludzie ubodzy z braku środków lub trudnego dostępu do sądów książęcych. Dlaczego zacytowałem ten drugi fragment z wprowadzenia Długosza do informacji o statutach wielkopolskim i wiślickim? Bo przecież to ważny przyczynek do refleksji nad niezwykle współczesną kwestią. Zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał, jego część na czele z prezesem Rzeplińskim, broni zasady, że to Trybunał sam powinien wybierać kolejność rozpatrywanych wniosków. Otóż to jest właśnie zaprzeczenie idei wolności w Rzeczpospolitej. Trybunał aroguje sobie władzę, która pozwala mu wybierać to, co dla niego wygodne, ważne. Ci ubodzy, ci słabsi mogą czekać 5, 15, 25 lat na to, aż Trybunał zdecyduje się łaskawie zająć jakąś sprawą. Tu jest istota propozycji, którą złożyło Prawo i Sprawiedliwość, ażeby rozpatrywać wnioski do Trybunału w kolejności ich napływania. Wtedy następuje pewne wyrównanie praw wolności tych, którzy są sędziami i uważają się za wyższych i lepszych, za tych, którzy mogą służyć możniejszym, i tych słabszych, którzy mają za sobą tylko prawo zgłoszenia w pewnej kolejce. Ale oczywiście nie takie aktualizacyjne cele są ważne przy tym przeglądzie historii polskiej wolności. Przy tym przypomnieniu statutów wielkopolskiego i wiślickiego warto przypomnieć, że wprowadzały one pewne zasady prawa rzymskiego do polskiej praktyki, które wciąż warto przypominać i które są fundamentem wolności rozumianej jako wolność osobista, nie polityczna, nie samorządu, ale wolność osobista, zabezpieczenie przed nadużyciami władz. Jakie to są na przykład prawa wprowadzone do statutów wielkopolskich? Przypomnę je w języku tłumaczenia z XV wieku, piękny staropolski język. Statuta wkładają rzeczom, a dziejom przyjdącym, a nie przeminęłym. To znaczy, prawo nie działa wstecz. Druga zasada, ochrony praw nabytych, co w pięknym języku tłumaczenia XV-wiecznego statutu brzmi tak. Nikt ze swego prawa ma być schytrzon, a chytrze pozbawion. Zdobyłeś prawo, to już masz je, nie wolno ci go potem zaprzeczyć. I tak można by cytować i te powszechnie znane przykłady, i te oryginalne, jak choćby prawo o tym, że aby ochronić cześć niewieścią, należy, że tak powiem, tłumacząc to na dzisiejszy język, prokuratora i sędziego wysłać do gospody niewiasty, żeby nie tłoczyła się w ciżbie męskiej, mając swoją sprawę sądową. Prawda? Takie oryginalne rozwiązanie wprowadzono. Nie był to chyba genderyzm. W każdym razie obok i tych oryginalnych rozwiązań, i tych podstawowych dla praworządności, jeżeli można tak powiedzieć w klasycznym tego słowa rozumieniu, statuty upowszechniały się stopniowo w świadomości prawnej mieszkańców królestwa, że są pewne reguły, których powinniśmy się trzymać, jeśli chcemy mieć naszą wolność osobistą zabezpieczoną. Następnym chronologicznie punktem w tej historii polskiej wolności jest przywilej koszycki, kiedy już Kazimierz zmarł, Ludwik Węgierski nastał po nim, ale Ludwik nie miał męskich potomków, podobnie jak kiedyś Kazimierz. I trzeba było złamać tradycję polskiego prawa, żeby uzyskać zgodę społeczeństwa, prawa niepisanego, żeby uzyskać zgodę polskiego społeczeństwa na wybór następnego króla kobiety, no bo Ludwik miał tylko córki. Żeby to uzyskać, Ludwik musiał zapłacić znów przywilejem generalnym. Chytrze do tego podszedł, najpierw podniósł bardzo podatek,
prawda, taki, jaki wtedy płacono, poradne, i zażądał jego ściągnięcia z całej szlachty i duchowieństwa. A następnie właśnie w zamian za to ustępstwo uznał symboliczną stawkę tego podatku, 2 grosze złana poradlnego. Taki staropolski no, flat tax, jak dzisiaj współcześnie się to w angielskim języku ekonomii nazywa. Czyli taki równy podatek dla wszystkich, 2 grosze złana. Po to tylko, żeby nie zapomnieli poddani, że coś są winni królowi, państwu. Natomiast ten obowiązek najważniejszy dla szlachty przypomniany został oczywiście w warunku czy w obowiązku służenia mieczem w obronie królestwa. To był obowiązek szlachecki, który dawał im ten przywilej przede wszystkim. Obok tych 2 obowiązku i prawa, jednocześnie prawa ograniczenia podatku tylko do 2 groszy złana i nie nakładania żadnego innego, w domyśle bez zgody samych zainteresowanych, czyli bez zgody szlachty, byłoby to więc jakby zabezpieczenie wolności podatkowej obywateli. Była jeszcze jedna kwestia wolnościowa w przywileju koszyckim uwzględniona, jeszcze mocniej postawiona niż w przywileju budzińskim, a mianowicie, że nie będzie wprowadzał król węgierski na urzędy w Polsce nikogo poza przedstawicielami lokalnego społeczeństwa. Nie będzie przywożonych w teczce dygnitarzy, wolność od obcej władzy. Sami w naszym powiecie wiemy, kto nami powinien rządzić. Ta troska o to towarzyszyła wysłannikom społeczeństwa polskiego. Głównie małopolska elita możnowładcza była autorem, można tak powiedzieć, przywileju Koszyckiego. Wielkopolanie z większym trudem się do niego przyzwyczaili. Niemniej ostatecznie przywilej przeszedł, no i dzięki niemu zapanowała nad Polską król Jadwiga, bo taki nosiła tytuł nie królowej, ale króla Polski, pełnoprawnego króla Polski, do której przyżeniony został, czy do którego przyżeniony został Władysław Jagiełło. Szczęśliwie wprowadzając inny temat, o którym będziemy mówili za 2 miesiące, jak Bóg da, a więc Unię. To poczucie bezpieczeństwa finansowego, podatkowego, w połączeniu z krzepnącym stopniowo poczuciem prawa pisanego, które nie było jeszcze powszechnie obowiązujące, bo obok statutów obowiązywało wciąż prawo tradycyjne, jeżeli można tak powiedzieć, ale narastała świadomość tego, że są pewne reguły prawa i jednocześnie następowało cały czas z każdym rokiem obowiązywania tego statutu czy przywileju Koszyckiego poczucie stabilności własnego bezpieczeństwa majątkowego. No nie będzie podatku innego niż ten, który został raz ustalony. Nie zmienią mi jutro podatku tak, że ogolą mnie do gołej skóry. Wiem, czego się spodziewać. Mam 1 podatek do zapłacenia i mam służyć ojczyźnie z bronią w ręku. Ta wizja wolności, jeżeli można tak powiedzieć, majątku, praw nabytych do tego, co mamy z tytułu własności, została przeniesiona na inny poziom wolności w stosunkach międzynarodowych przez znakomitych prawników odnowionego przez Władysława Jagiełłę Uniwersytetu Krakowskiego, przez Stanisława ze Skarbimierza i Pawła Włodkowica. Ich nauka o prawie międzynarodowym, można tak powiedzieć, wyrażona przede wszystkim w kazaniu Stanisława ze Skarbimierza o wojnie sprawiedliwej i niesprawiedliwej oraz przede wszystkim w traktacie Pawła Włodkowica przedstawionym na Soborze w Konstancji o władzy papieża i cesarza nad niewiernymi, broniła zasady legalności posiadania ziemi nawet przez tych, którzy nie są chrześcijanami, że nawet pod pozorem nawracania nie wolno nikomu zabierać ziemi. Strzeżmy się pozorów nawracania, strzeżmy się pozorów
no właśnie, jeżeli można tak powiedzieć, tych, które towarzyszyły myśleniu Stanisława Augusta trochę, że trzeba tę ciemnotę polerować. Można jej zabrać prawo głosu, jeżeli się nie da polerować cywilizacją, prawda? Otóż najczęściej towarzyszą temu egoistyczne, złe zamiary, które ograniczają wolność. W obronie tej wolności w wymiarze międzynarodowym, co jest jedną z największych zdobyczy polskiego prawa w skali całej naszej historii, to właśnie jest rozdział w historii polskiej wolności szczególnie chlubny, bo wyprowadzający ją na arenę międzynarodową. Ale nas interesuje przede wszystkim ten wymiar wewnętrzny. I jakby podsumowaniem pierwszego etapu budowania polskiej wolności, etapu, który polega na obronie wolności osobistej przed nadużyciami władzy, były przywileje wystawione w końcowym okresie panowania Władysława Jagiełły. Znów szczęśliwie sprawa dynastyczna sprzyjała nam. Władysław Jagiełło nie miał żadnego prawa do dziedziczności tronu w Polsce. Nie był z Piastów, nikt go nie wybierał na dziedzicznego monarchę, a synowie urodzili mu się ze związku z poddaną, która nie miała nic wspólnego z monarchią piastowską, z Sonką Holszańską. Urodzili mu się bardzo późno, w 1424 roku Władysław, później nazwany Warneńczykiem, a później Kazimierz, jeden, który od razu umrze, i następny Kazimierz, ten, którego znamy pod imieniem Jagiellończyk. I to właśnie, żeby tym nowonarodzonym synom zapewnić tron w Polsce, sam był już starcem Jagiełło, więc wiedział, że jego testament, jeżeli tylko będzie sobie życzył tego wyboru, a czegoś w zamian nie da społeczeństwu, może być posiekany. Dlatego musiał w jakiś sposób ze społeczeństwem zawrzeć nowy układ. O części tego układu mówiłem już wcześniej. 1422 rok, to jeszcze było przed narodzeniem synów Władysława Jagiełły, a okoliczności były inne, też zazwyczaj sprzyjające poszerzeniu wolności. Królowi zależało na tym, żeby rycerstwo szło do boju, do walki w wojnie z zakonem krzyżackim. 1422 rok, jedna z wojen polsko-krzyżackich po Grunwaldzie. I tam właśnie w obozie pod Czerwińskiem szlachta wymogła na królu tę obietnicę nietykalności majątkowej, o której mówiłem przy okazji konfederacji Maćka Borkowica. To, o co Borkowic walczył w 1352 roku, spełniło się pod Czerwińskim w 1422. Królowi nie wolno było odtąd władzy państwowej zabrać majątku inaczej niż na podstawie ważnego wyroku sądowego. Ale właśnie w tych zabiegach dynastycznych przychodzi czas na żądanie najważniejsze dla zabezpieczenia swobody osobistej. Żądanie bezpieczeństwa fizycznego obywateli. Zgłosili to żądanie przedstawiciele ziem Królestwa Polskiego w Brześciu w 1425 roku, a ostatecznie w Jedlni we wrześniu 1430 roku Jagiełło ten przywilej wystawił. Brzmi on tak. Przyrzekamy i zaręczamy, iż żadnego ziemianina nie będziemy za jakieś wykroczenia i winę więzić, ani nie wydamy nakazu uwięzienia i nie będziemy go wcale karać, jeśli w sądzie w sposób rozumny nie udowodni się jemu winy. A więc neminem captiva vimus nisi iure victum, prawda? Czyli nikogo nie uwięzimy, jeżeli nie będzie prawnego wyroku sądowego. Już nie widzi mi się władzy państwowej, ten mi się nie podoba, chce jego ziemię, no to jego zabiorę do lochu. Wyjątkiem oczywiście było złapanie na gorącym uczynku gwałciciela, podpalacza, złodzieja, mordercy. Tutaj niepotrzebny był wyrok sądowy, no trzeba było łapać oczywiście szybko kogoś, kto na takim czynie został przychwycony. I to jest jakby zwieńczenie tego pierwszego etapu budowania polskiej wolności. On by się nie zrealizował, gdyby społeczeństwo właśnie rozwijając swoją świadomość prawną, swoje poczucie indywidualnej godności i wolności i swoje poczucie współdziedziców tego dobra wspólnego, nie upominało się o to. Sam król przecież by tego nie dał z siebie. Dał to, bo tego domagało się społeczeństwo.
dał, bo inaczej nie uzyskałby zgody społeczeństwa na przekazanie władzy swoim synom. I tak Polska na lat przeszło 250 przed brytyjskim Habeas Corpus Act miała swój Habeas Corpus Act, czyli właśnie tę gwarancję bezpieczeństwa obywatela przed bezprawnym prześladowaniem przez państwo. To wielki powód do dumy z polskiej wolności. Ale zaraz potem zaczyna się przełomowy moment przenoszący historię polskiej wolności na nowy, jeżeli można tak powiedzieć, pułap, inny. Taki, w którym stawką nie jest już tylko bezpieczeństwo osobiste, wolność osobista, ale jest coś innego, wolność publiczna. Prawo staropolskie rozróżniało kilka jakby rodzajów funkcjonowania osoby w społeczeństwie. Personę publicę, to ci, którzy uczestniczą w stanowieniu prawa, personę medie, mieszczanie, tak pośrednie trochę, w pewnych warunkach czy sytuacjach biorą udział w sprawach publicznych, w innych nie, i personę private, włóczędzy, ludzie bez przynależności do żadnej ziemi. To są ludzie prywatni. Włóczęga jest człowiekiem prywatnym. Człowiek, który nie należy do żadnej ziemi, do żadnej wspólnoty. Człowiek, który w związku z tym, nie tworząc żadnej wspólnoty, nie może tworzyć samorządu. To jest człowiek prywatny. A zatem cała godność polityczna nie jest w zawarowaniu tylko prywatnego bezpieczeństwa, ale wywalczeniu sobie możliwości decydowania o sobie i swoich potrzebach wewnątrz swojej wspólnoty. Te wspólnoty najbardziej naturalne wtedy to były poszczególne ziemie. Ziemia rawska, sochaczewska, no akurat na terenie Mazowsza było najwięcej tych ziem, najgęstszy był ten podział. Tutaj było 10 sejmików. W Małopolsce było ich znacznie mniej i w Wielkopolsce także znacznie mniej, ale to właśnie te indywidualne ziemie tworzyły te podstawowe wspólnoty, których mieszkańcy się znali, wiedzieli o swoich potrzebach lepiej niż ten, który przychodził ze stolicy i chcieli rozstrzygać o tych potrzebach na swoim poziomie, w swojej ziemi. Chcieli jednocześnie w imię swojej ziemi zabierać głos w sprawach całego państwa. Pierwszą okazją do tego była znów wojna. No bo jest wojna, a więc pospolite roszenie musi stawić się w obowiązku obrony ojczyzny. I rozpoczynająca się w ten sposób wojna, bardzo zresztą niesławnie rozpoczynająca się z punktu widzenia militarnego, wojna 13-letnia z zakonem krzyżackim w 1454 roku, zaczyna się od sporu rycerstwa z królem. No nie pójdziemy do walki, jeżeli nie wydasz nam przywileju, który wystawiony w Cerekwicy w 1454 roku, potem powtórzony w Nieszawie, stanowił o tym, że król nie może zwoływać pospolitego ruszenia, czyli nie może de facto zacząć wojny bez zgody sejmików. Skoro mamy walczyć, to musimy się zgodzić, uznać rację tej walki. Sejmiki zdobywają sobie zatem prawo decydowania o materii politycznej szczególnie ważnej. Ta kwestia przywileju cerekwicko-nieszawskiego otwiera drogę do polskiego parlamentaryzmu. Pytanie, jak ten parlamentaryzm się ukształtuje, czy pozostaje na poziomie takiego rozproszonego sejmikowania, które na pewno najlepiej potrafiłoby zadecydować o sprawach lokalnych, ale czy zdobyłoby się na zintegrowanie państwa, na połączenie go w pewną wspólnotę dobra ponadpartykularnego. Do tego potrzebne było spotkanie przedstawicieli poszczególnych ziem. I takie spotkania odbywały się najpierw na tak zwanych generalnych sejmikach, osobnych dla Małopolski, osobnych dla Wielkopolski, w Kole odpowiednio w Wielkopolsce i w Nowym Korczynie w Małopolsce. Ale chcąc decydować o sprawach całego państwa, trzeba było połączyć te generały,
jak o nich popularnie mówiono. I ta praktyka utrze się od roku 1493, praktyka sejmowania, a więc praktyka udziału przedstawicieli ziem poszczególnych sejmików, delegatów z tych sejmików w ogólnopaństwowym przedstawicielstwie, na którym będzie się decydowało o sprawach ważnych dla całego państwa. Samorząd w wymiarze ogólnopaństwowym, samorząd obywateli, którzy zyskują głos w sprawach swojego państwa. Oczywiście pierwszym elementem tego głosu było, wróćmy do tego, był udział w przywileju w budzie. To, że można było głosami społeczeństwa dysponować przy wyborze nowego króla. Niektórzy mówią, że przywilej budziński i nowosądecki z 1355 roku to była pierwsza wolna elekcja w Polsce, no bo społeczeństwo musiało się zgodzić na nowego króla Ludwika Węgierskiego. To była pierwsza materia polityczna rozstrzygana z udziałem społeczeństwa. Ale w formie coraz bardziej rozbudowanej, na coraz różnorodniejsze materie, ta właśnie reprezentacja społeczna przybiera postać Sejmu i zaczyna funkcjonować już regularnie od 1493 roku. To nie było rozwiązanie typowe, które utrzymało się wszędzie w Europie. Tendencja europejska była inna, koncentrowania władzy w ręku monarchy, separowania poddanych od współudziału w decyzjach politycznych, decyzjach, w których gdzie indziej, poza monarchą, brali udział prawie wszędzie przedstawiciele Rady Królewskiej, a więc elita możnowładcza. Nawet w absolutystycznej Francji ten współudział Rady był ważny. Ale to nie jest jeszcze wolność dla nikogo więcej, jak dla tej grupki doradców króla. W polskim przypadku nazywano tę Radę, zaczęto nazywać, sięgając do wzorca rzymskiego, Senatem. I na początku XVI wieku rozgrywa się krótka i rozstrzygająca walka między zwolennikami poszerzenia polskiej wolności i tymi, którzy chcieli ją zawęzić tylko do tej Rady Królewskiej, do tych, których sam król wybierze jako swoich doradców. Ta walka została rozstrzygnięta na Sejmie w Radomiu w 1505 roku, Sejmie, który przyjmuje konstytucję Nihilnowi. Cóż ona mówi? Mówi ona o tym, że trzy równorzędne stany, król, senat i posłowie ziemscy, cytuję dalej tłumaczenie polskie tej konstytucji, odtąd na potomne czasy nic nowego stanowionym nie ma być przez nas i naszych następców, co by z ujmą i uciemiężeniem Rzeczpospolitej oraz ze szkodą i krzywdą majątkową było, przepraszam, krzywdą czyjąkolwiek było, tudzież zmierzało do zmiany prawa ogólnego i wolności publicznej. A więc nic nowego, nic nihilnowi, nic nowego bez nas, bez naszej zgody. Nie wystarczy zgoda Rady Królewskiej, ale w żadnej istotnej materii nie można niczego zmienić, jeżeli nie nastąpi akceptacja przez tę trzecią uprawnioną do udziału w decydowaniu o państwa reprezentację poza królem i poza senatem, a mianowicie przez Sejm. I ta właśnie formuła określi specyfikę ustrojową Polski w wieku XVI, XVII, w okresie największego rozkwitu polskiej wolności. Specyfika ustroju mieszanego, w którym był element monarchiczny, reprezentowany oczywiście przez króla, element arystokratyczny, reprezentowany przez senat, czy oligarchiczny, jeśli ktoś spojrzy na ten aspekt krytycznie, i element demokratyczny, reprezentowany przez Sejm, który pochodził z wyboru wszystkich sejmików obsyłających Sejm swoimi delegatami. Ta formuła okazała się na tyle skuteczna, że polska wolność nie była, można by tak powiedzieć, żadnym zagrożeniem dla polskiego imperium.
Przeciwnie, polska wolność stała się jedną z najważniejszych, a może po prostu najważniejszą, jak dzisiaj to mówimy, soft power Rzeczpospolitej. Przy pomocy tej wolności, że tu jest taki ustrój, taki wyjątkowy ustrój, gdzie każdy, kto należy do tego tak licznego stanu szlacheckiego, nie ma tylko zagwarantowanej wolności osobistej, ale może decydować o sprawach całego państwa. Jest kimś godniejszym niż persona prywatna, bo uczestniczy w samorządzeniu, decyduje sam o sobie. To pociągało, wciągało stopniowo Litwinów do sposobu życia i do jedności z elitami szlacheckimi i z bracią szlachecką Rzeczpospolitej Koronnej. I to także traktowano jako zachętę do dalszych podbojów, nie militarnych, ale podbojów ideowych, podbojów przez przykład polskiej wolności. I rzeczywiście ściągają wtedy do Polski, do Rzeczpospolitej, ludzie z całej Europy, którzy tu szukali albo przynajmniej wolności osobistej, uchodząc przed prześladowaniami religijnymi lub politycznymi z innych krajów, gdzie panował absolutyzm i nietolerancja, albo uchodząc, czy szukając właśnie szansy na polski indygenat, na nadanie szlachectwa, które daje taką godność, jakiej gdzie indziej nie można zdobyć. Nie ma niczego bardziej wspaniałego w życiu publicznym niż zostać polskim szlachcicem. To właśnie jest doświadczenie, które kumuluje się w polskiej szlachcie w wieku XVI wraz z jej oczywistymi sukcesami, zarówno w reformowaniu, pozytywnym reformowaniu ustroju, w ruchu egzekucyjnym w czasach Zygmunta Augusta, jak i w tym najtrudniejszym sprawdzianie, którym dla Rzeczpospolitej stało się wygaśnięcie dynastii Jagiellonów. Choć i ona pochodziła z elekcji, to wykształciła się tradycja, która pozwalała przekazywać tron z ojca na syna przez 4 pokolenia. Ale kiedy zabrakło Jagiellona, to społeczeństwo musiało wziąć na swoje barki, ludzie wolni musieli zdecydować o tym, co dalej. To był sprawdzian, który w innych krajach kończył się wojną domową, kryzysem, tak jak w Rosji po wygaśnięciu dynastii Rurykowiczów. Przecież nastąpi kilkunastoletnia, tragiczna dla tamtego kraju wielka smuta, straszliwe, wyniszczające kraj zniszczenia. W Polsce tego nie było. Nie było, bo obywatele byli już przyzwyczajeni do samorządzenia, do wolności, do odpowiedzialności. Właściwie pierwszy przykład takiej samoorganizacji miał miejsce w imponujący doprawdy sposób już w czasie bezkrólewia, jeśli można tak powiedzieć, po śmierci Ludwika Węgierskiego w 1384 roku. No też umarł król, który objął tron w sposób dość łatwy, oczywisty, wcześniej po Kazimierzu Wielkim. No i powstał problem, która z jego córek, czy ona, czy Jadwiga, czy Maria, a może jednak Siemowit Mazowiecki. I trzeba było zdecydować, no jak my to zrobimy, kto o tym zdecyduje. I wtedy zawiązuje się samorzutnie już w 1384 roku w Radomsku. To jedna z najważniejszych, można powiedzieć, dat i jednocześnie najwspanialszych miejsc w polskiej historii. Radomsko, 1384 rok, drugi zjazd rycerstwa tam. Kiedy wymyślono formułę no niezwykle rządnej wolności z każdej ziemi, 4 przedstawicieli szlachty i 2 przedstawicieli mieszczaństwa odpowiada za porządek na tej ziemi, żeby nie było żadnych rozbojów, no bo nie ma władzy królewskiej, nie ma króla, nie ma państwa. Są obywatele, którzy w wolny sposób zabezpieczają porządek i umawiają się następnie na konkretny sposób rozwiązania problemu bezkrólewia, na elekcję, która zakończyła się ostatecznie, jak wiemy, elekcją Jadwigi. I na większą skalę, już systemową, trzeba było rozwiązać ten problem po śmierci Zygmunta Augusta. Wtedy kluczową rolę odgrywa Jan Zamoyski, przywódca średniej szlachty, bardzo dobrze, doskonale wręcz wykształcony na uniwersytetach włoskich, wcześniej na Uniwersytecie Krakowskim, który wbrew zwolennikom elekcji Habsburgów,
skłonnym do znów zawężenia polskiej wolności do tylko Rady Królewskiej, do ograniczenia praw sejmików, przeforsował na swojej ziemi, zawiązując Konfederację Bełską w 1572 roku, zobowiązanie do takiego bratniego połączenia wysiłków szlachty w obronie wolności, żebyśmy ten kryzys nieobecności państwa przez kilkanaście miesięcy przeszli najbezpieczniej z jak najlepszym rezultatem. Znów zacytuję tekst tej przysięgi Konfederacji Bełskiej po śmierci Zygmunta Augusta. Ślubujemy i obiecujemy pod wiarą i poczciwościami naszymi stać i trwać w Rzeczpospolitej naszej wspólnej Korony Polskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziemi jej należących, tak jako jej członek we własnym ciele i że nigdy się od niej oderwać, dokąd nam nie tylko majątności, ale i gardłu naszych stawać będzie, nie dopuścimy i że przeciwko tym wszem nieprzyjaciołom, tak postronnym, jako też, o czym nie rozumiemy, aby się którzy między nami znajdować mieli, wnętrznym, którzy tej Rzeczpospolitej ziemię, zamki, miasta i miejsca posiadać i od niej odrywać by chcieli, majętności i krwi naszej nie folgując, wszyscy zobopólnie, żadnego nie wyjmując, powstaniemy ku skazie ich. To znaczy będziemy bronić wspólnego dobra Rzeczpospolitej przeciwko każdemu wrogowi, który by się pojawił z zewnątrz czy wewnątrz Rzeczpospolitej. Ale skoro tak, to Zamoyski upomniał się w uchwałach sejmikowych, że skoro my bronimy Rzeczpospolitej, to każdy z nas ma prawo głosu o tym w tej sprawie, kto ma być jej królem. I to Zamoyski przeforsował zasadę elekcji viritim, to znaczy mąż męża, że każdy może wziąć udział już nie przez posłów, tylko osobiście w wyborze króla. Już nie będą delegaci wybierać króla, ale każdy, kto zechce i kto ma prawo oczywiście do tego z tytułu urodzenia, może pojechać na wybór króla. I to wbrew opozycji senackiej, oligarchicznej, prohabsburskiej, jeżeli można tak powiedzieć, łącząc różne porządki politycznego sporu ówczesnego, Zamoyski przeforsował. Nawet krytycy tej zasady, trochę w duchu Stanisława Augusta Poniatowskiego, że no dużo ciemnoty się nazjeżdżało, prawda, ludzi niewykształconych i co oni będą decydowali o tym, kto ma być królem? Otóż nawet ci, którzy ten argument wysuwają przeciwko zasadzie prawa obywateli do wyboru swojego władcy, stwierdzają, że ta wolna elekcja związała bardziej Polskę z Litwą niż dynastia dziedziczna, a także z Mazowszem i Prusami, bo przecież Mazowsze i Prusy po Litwie doszły do wspólnoty z Koroną Polską. Dlaczego ta wspólnota się zawiązywała? No bo wtedy ci ludzie się zjeżdżali, przez wiele tygodni żyli między sobą, żyli wspólną sprawą. Kto będzie naszym wspólnym królem? Nie osobnym mazowieckim, nie osobnym litewskim, tylko naszym wspólnym. Musimy się dogadać, porozumieć. Także w tej sprawie zgody wewnątrz Rzeczpospolitej, tak ogromnej, tak zróżnicowanej, fundamentalne znaczenie miała tak krytykowana wielokrotnie zasada liberum veto. Ta zasada nie od razu, że tak powiem, zrodziła się w polskim Sejmie. Pierwotnie na przełomie XV i XVI wieku funkcjonowała jako zasada zgodnego głosowania danej ziemi. A więc powiedzmy, posłowie z sejmiku Sochaczewskiego muszą głosować tak samo. Jak się nie zgodzą wszyscy posłowie z sejmiku Sochaczewskiego na Sejmie, to wtedy mogą zablokować no, jakby procedurę całego Sejmu. Później zmieniono tę zasadę na neminem contradicente, to znaczy, że nikt nie może protestować. Żaden pojedynczy poseł. I to była istotna zmiana, być może rzeczywiście niekorzystna, bo dawała jednemu człowiekowi prawo zablokowania możliwości procedowania całego Sejmu, podczas gdy wcześniej chroniła mniejszość terytorialną, daną ziemię, żeby nie była pokrzywdzona dana wspólnota. Wszystko jedno, którego
sejmiku, prawda, której ziemi. Otóż Liberum Veto broniło jednakże w takiej właśnie perspektywie Unii Polsko-Litewskiej, o której będziemy mówili za 2 miesiące. Bowiem pamiętajmy, że posłów na Sejm po zjednoczeniu na Sejmie w Lublinie przez Unię Lubelską w 1569 roku, posłów na wspólnym już Sejmie polsko-litewskim, korona miała 2 razy więcej niż Litwa. Czyli Litwini mogliby być zawsze przegłosowani przez koronę. Weto dawało im to poczucie bezpieczeństwa. Koroniarze nas nie zjedzą. Nie połknie nas większość. My, Litwini, możemy pozostać w związku z koroniarzami, bo w razie czego mamy weto. No niestety tak się złożyło, że rzeczywiście litewski magnat Janusz Radziwiłł stanie się tym, który użyje tak zgubnie weta w 1652 roku po raz pierwszy, nie w dobrej sprawie, ale w złej. To koszty tego mechanizmu zabezpieczającego przed tyranią większości. Mechanizmu niezwykle nowoczesnego, bo potem przecież w XIX wieku John Stuart Mill będzie rozwodził się nad istotą wolnego ustroju, liberalnego ustroju jako takiego, w którym zabezpieczone są prawa mniejszości. Liberum veto właśnie po to było. Oczywiście nie chodziło o mniejszości seksualne, LGBTQI i tak dalej, ale chodziło o mniejszości terytorialne w tej wspólnocie Rzeczpospolitej. Nie ma prostego rozwiązania relacji między większością i mniejszością. Weto, które pamiętajmy funkcjonowało do niedawna także w strukturach europejskich, teoretycznie nadal istnieje, jest właśnie zabezpieczeniem tych słabszych, mniej wpływowych przed zmajoryzowaniem przez silniejszych i liczniejszych. Może być jednakże wykorzystywane i wiemy to z własnej praktyki przez tych, którzy nadużywają go, by zrealizować swoje partykularne, nie mające nic wspólnego z dobrem wspólnym cele. I to doświadczenie przyjdzie na Rzeczpospolitą w wieku już XVIII, już zmierzam do końca, nie chcę Państwa zanudzić całkiem. Przyjdzie w wieku XVIII w sposób przekonujący już dla obywateli Rzeczpospolitej, dlatego dopiero w wieku XVIII, że wiek XVII kończył się przecież bilansem, w którym wydawać się mogło, że Rzeczpospolita wciąż stoi jako suwerenne mocarstwo. Spadły na nią straszne nieszczęścia, ale się obroniła. Tak usprawiedliwiał i uzasadniał wolny ustrój Andrzej Maksymilian Fredro, marszałek tego Sejmu, na którym po raz pierwszy padło fatalne weto w 1652 roku. Wtedy Fredro właśnie odpowiadał za to, praszczur zresztą późniejszego komediopisarza, i zresztą także metropolity Szeptyckiego i generała Szeptyckiego. Fredro odpowiadał za to, że to weto zostało uznane. Jako marszałek no, mógł, kierował procedurą sejmową, mógł teoretycznie tego weta nie uznać. Zdecydował się go uznać, wprowadzając go do praktyki ustrojowej. Bronił tego później w swoich pismach w przekonaniu, że Rzeczpospolita przecież się obroniła w tej, jak to pisał, wojnie polsko-europejskiej. Miał na myśli oczywiście czas wojny 1655-60 roku, kiedy Polska musiała walczyć ze Szwecją, Rosją, Siedmiogrodem, Brandenburgią. Polska nie upadła. Polska jednakże stanęła na krawędzi przepaści, kiedy zderzyły się już wtedy dwie sprzeczne tendencje. Jedna, utrzymajmy starą wolność w stanie nienaruszonym, nihilnowi. Bo jeśli uszczuplimy ją, zejdziemy na równie pochyłą, po której spadniemy do rzędu niewolników takich, jacy żyją we Francji, w monarchii habsburskiej, czy w innych krajach absolutyzmu. To było przekonanie wielu ówczesnych, większości ówczesnej szlachty. Ale
Druga strona tego sporu, który już wtedy przecież miał miejsce w XVII wieku, mówiła, musimy zreformować ten ustrój, jeśli nie chcemy, żeby w następnych wojnach, w których rzucą się na nas potężni sąsiedzi, zatriumfowała ich lepiej zorganizowana siła nad naszą dobrowolną, na cnocie opartą, a nie na wyższych podatkach, lepiej zorganizowanym skarbie, silniejszym państwie. A więc potrzeba walki o niepodległość przeciwko potrzebie zachowania, przygotowania do tej walki, przeciwko potrzebie zachowania nienaruszonej wolności wewnętrznej. Te reformy wprowadzane były bardzo nieszczęśliwie przez mało wiarygodnego autora, przez króla Jana Kazimierza, przede wszystkim przez jego małżonkę, która gdyby chciała tylko wprowadzić zasadę elekcji vivente rege, to znaczy za życia króla, żeby od razu wskazać kandydata nowego, żeby nie było właśnie kłopotów przy nowej elekcji, ale z góry powiedziała, który to ma być, że ma to być jej, że tak powiem, wybranek z Francji, że ma to być człowiek, który na pewno się szlacheckiemu, że tak powiem, ludkowi nie podobał. No to było naruszenie wolności. To było naruszenie wolności, próba narzucenia przez króla z góry, kto będzie tym obrońcą polskiej niepodległości, kto będzie obrońcą statków i gardłu naszych, jakby to mieszkańcy XVII-wiecznej Rzeczpospolitej powiedzieli. I to się oczywiście nie podobało. Nie podobało się tym bardziej, że tamta reforma związana była z próbą upokorzenia obrońców starej wolności, a przede wszystkim głównego bohatera wojny polsko-europejskiej, czyli Jerzego Lubomirskiego. Bo to on przecież był głównym wodzem obok Czarnieckiego, który tamtą wojnę wygrał. Tak przeciwko Szwedom, jak i przeciwko Moskwie. A król pozbawił go wszystkich stanowisk, ogłosił całkowitą delegalizację osoby Stanisława Lubomirskiego. Chciał pokazać, że państwo jest silniejsze od najsilniejszego obywatela nawet, który próbuje bronić wolności. I w tej konfrontacji doszło do starcia bezpośredniego, militarnego, do nieszczęsnego rokoszu lubomirskiego, którego smutną rocznicę obchodziliśmy w tym roku, 350. To była dokładnie z naszej dzisiejszej perspektywy 2/3 historii Rzeczpospolitej minęły, zaczynała się następna, trzecia część tej historii, tych 1050 lat. 350 lat temu, w lipcu 1666 roku, wojska lubomirskiego pobiły na głowę wojska królewskie dowodzone przez Jana Sobieskiego. Ten smutny moment starcia wolności szlacheckiej z próbą reformy bardzo źle, niemądrze przeprowadzanej przez króla Jana Kazimierza i jego małżonkę, był jakby ostatnim ostrzeżeniem przed tym, co nastąpiło dalej, przed staczaniem się tej złotej, bez ironii, wolności w czas, w którym przejęli kontrolę nad nią zewnętrzni manipulatorzy, ci, którzy wykorzystywali tę wolność do pozbawienia Polski niepodległości. W tym sensie dzieło naprawy rozpoczęte przez Stanisława Konarskiego przede wszystkim, przez jego mądry traktat o skutecznym radsposobie, pisany już w latach 40., a opublikowany w 1761 roku, wzywający do ograniczenia liberum veto przede wszystkim, do uskutecznienia polskiego samorządu, polskich sejmów. Ta droga naprawcza wtedy rozpoczęta, kontynuowana następnie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a przede wszystkim przez reformatorów Sejmu Wielkiego 1788-1791, jest drogą, której nie możemy nie podziwiać, nie szanować. Reforma, naprawa była potrzebna. Nie dlatego, że wolność była zła, ale dlatego, że jak to pięknie ujmie Hanna Malewska, pozwólcie Państwo, że skończę tym cytatem. Hanna Malewska, trochę zapomniana już autorka, niesłusznie, moim zdaniem jedna z najmądrzejszych polskich pisarek, w swoim pięknym opowiadaniu o Rzeczpospolitej XVII-wiecznej, Panowie Leszczyńscy, pisze,
Tak, o istocie tej Rzeczpospolitej. Kraj, gdzie ludzie zjeżdżają się z osobnych jak gwiazdy i spokojnych domów, współdziałali, żeby być wolni, więc żeby być najbardziej sobą. Rzeczpospolita, która sama też nie chciała współzawodniczyć ani mierzyć się z nikim. To była istota Rzeczpospolitej. Nie porównujemy się z nikim. Tam mogą sobie być gdzieś we Francji, w państwie Habsburgów, czy u sułtana, czy u cara ludzie niewolni. Nas interesuje nasza wolność. Ale jednocześnie, jak pisze dalej Malewska, jest to bardzo wspaniały kraj, który w teorii nie powinien istnieć ani dziesiątka lat. Na stale spróbowano tam niemożliwości. Bo żeby praktykować tę złotą wolność, potrzeba ludzi cnotliwych. Tak tę ideę wolności rozumieli klasycy i Cyceron, i Arystoteles, że bez praktykowania cnoty obywatelskiej, poświęcenia dla dobra wspólnego, utrzymanie takiego ustroju wśród drapieżnych sąsiadów nie jest możliwe. A ludzie aniołami nie są. W Polsce, tak jak i we Francji, u Habsburgów i w Rosji, nigdzie ludzie aniołami nie są. I to właśnie, że próbowano u nas niemożliwego, może być przesłanką do krytyki. Nie byliśmy realistami, ale nie będąc realistami, próbując tej wspaniałej złotej wolności, czy moglibyśmy przez tyle wieków, nasi przodkowie, podtrzymywać to wielkie, wspaniałe państwo? Inni mówią, tak jak Malewska to właśnie pisze, że ktoś musi próbować tego ideału wolności. I to, że Polska tego ideału próbowała i nawiązywała do niego, próbowała go urealnić w Konstytucji Majowej, w dziele Sejmu Wielkiego przede wszystkim, bo w Konstytucji Majowej nastąpiły pewne przesunięcia akcentów na rzecz rządu monarchicznego, dalej biegnące niż ustawodawstwo wcześniejsze Sejmu Czteroletniego. Ale że ta próba dostosowania ideału wolności obywatelskiej, poszerzania go na następne stany, włączenia mieszczaństwa, objęcie opieką rządu stanu włościańskiego, perspektywa otwarcia na przyszłość tej wolności na wszystkich obywateli, na wszystkich mieszkańców Rzeczpospolitej, to była w istocie najpiękniejsza formuła rozwoju politycznego, jaką stworzono w Europie. Formuła, której nie mamy powodu się wstydzić, ale formuła, z której mamy powody zawsze wyciągać wnioski dla współczesnej rzeczywistości politycznej i z dumą widzieć swoje miejsce w Europie. Bardzo Państwu dziękuję.